cały naród jest dumny, prawda? Istniejemy. Że właśnie polski hymn jest. Na pewno było kilka super gwiazd. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku odbudowy wymagała też kultura fizyczna. Na pierwsze polskie medale olimpijskie trzeba było czekać zaledwie 6 lat do igrzysk w Paryżu. Tam brąz w skokach przez przeszkody zdobył Adam Królikiewicz, startujący na koniu Picador. W roku 1918, po uzyskaniu niepodległości, państwo polskie stanęło przed zadaniem odrodzenia sprawności potencjału biologicznego. Pojawił się wtedy wielki pionier tego ruchu, profesor Eugeniusz Piasecki, twórca pierwszej polskiej szkoły wychowania fizycznego. Zaczęto kształcić nauczycieli. Rezultat był taki, że pod koniec dwudziestolecia międzywojennego społeczeństwo polskie już było zupełnie innym społeczeństwem pod względem biologicznym niż na początku. Zostały nie całkowicie, ale w dużej mierze odrobione te straty, które przyniosły zabory. Mazurek Dąbrowskiego to symbol, który kojarzy się także z sukcesami naszych sportowców. Utwór ten został hymnem narodowym w roku 1927, w tym samym, kiedy powstał hipodrom w Łazienkach Królewskich. A jaki wpływ ma sport na kształtowanie postaw patriotycznych? A w czasie hymnu co pan czuje? Duma jak najbardziej. Też uwielbiam po prostu, jak nasi sportowcy wygrywają, prawda, hymn grają. Ale jestem dumny, że właśnie polski hymn jest. Jest to fajne uczucie, jest to chyba jakaś duma taka narodowa, no szczególnie po zdobyciu jakiegoś medalu. No, łza się kręci wokół na pewno. Pamiętam, jak rzeczywiście chyba Majewski zdobył i czułem dumę. Na pewno jest duma i są emocje, prawda, i przechodzą nas ciarki po plecach. Flaga narodowa, no to ludzi raczej wspiera, dodaje tego ducha walki. Sukcesy sportowe zawsze miały wpływ na kondycję psychologiczną każdego narodu. W Polsce, nim odzyskaliśmy wolność, sukcesy międzynarodowe, tytuły Mistrza Świata w zapasach Pytlasińskiego i Cyganiewicza miały ogromne znaczenie w podnoszeniu poczucia narodowego Polaków. Ale oczywiście rok 1918, gdy odzyskujemy niepodległość, przynosi państwu polskiemu możliwość już systematycznego oddziaływania w tym kierunku. Gdy polska flaga idzie na maszt olimpijski, gdy gra się hymn polski, to przecież cały naród jest dumny, prawda? Istniejemy. Pierwsze sukcesy polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich to dwudziestolecie międzywojenne, które wykreowało już pierwsze gwiazdy polskiego sportu. Czy są jakieś osobowości polskiego sportu z okresu międzywojennego, które warto by przybliżyć? No, na pewno było kilka super gwiazd, tak to można śmiało nazwać, poczynając od naszej pierwszej złotej medalistki olimpijskiej, Haliny Konopackiej, która wygrała rzut dyskiem w 1928 roku w Amsterdamie. No, ustanowiła wiele rekordów świata w tej konkurencji, poza tym, o czym się mało pamięta, startowała we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych, osiągając duże sukcesy, a ponadto po zakończeniu kariery lekkoatletycznej została wyczynową tenisistką i nawet zdobyła brązowy medal w mikście. Wyszła za mąż za Ignacego Matuszewskiego Piłsudczyka, ministra skarbu, który potem został prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, i to małżeństwo uczyniło, no śmiem powiedzieć, najwięcej dla Polski i wywieźli z Polski pod bombami niemieckimi całe złoto państwa polskiego. Drugą taką wielką osobowością był również lekkoatleta, biegacz długodystansowy Janusz Kusociński, złoty medalista biegu na 10 tysięcy metrów w Los Angeles w 1932 roku, również rekordzista świata w biegu na 3000 metrów. Na pewno nasz najpopularniejszy w skali krajowej sportowiec okresu międzywojennego, któremu kontuzja zahamowała sportową karierę, no i wrócił do wielkiej formy po wyleczeniu kontuzji w 1939 roku. No niestety II wojna światowa nie tylko przerwała mu karierę sportową, ale przerwała mu niestety nić życia, dlatego że został aresztowany przez hitlerowców i rozstrzelany.
Rok 1939 przerwał dynamiczny rozwój polskiej kultury fizycznej. Po wojnie wiele rzeczy trzeba było zaczynać od nowa, w trudniejszych politycznie warunkach.